Powiat Legionowski w tym roku jest mazowiecką stolicą kultury. Wiele imprez kulturalnych w ciągu całego roku. Dzisiaj koncert jazzowy w ramach Jazz Jam. Jazz wraca do Legionowa, to tylko dowód na to, że mieszkańcy Powiatu Legionowskiego, mieszkańcy Legionowa równie dobrze bawią się przy dźwiękach muzyki tanecznej, jak i potrafią smakować muzykę jazzową. Pierwszego dnia będzie śpiewała Dorota Miśkiewicz, taki projekt Celluloid. Projekt dwóch gitarzystów, ale projekt oparty właśnie o muzykę filmową. Też będą utwory komedy. Bardzo ciekawa propozycja, mówiąc takim językiem bardzo, bardzo, bardzo ogólnym. Ale warto przyjść. No i typowa pianistka jazzowa młodego pokolenia, Kaśka Pieszko, która gra ze swoją sekcją rytmiczną, czyli z kontrabasem i z perkusją. Naprawdę ciekawa sprawa i dziewczyna robi karierę, jest znana. Także tego typu muzyka. A oprócz tego Wistula, która zachęca, nęci, pokazuje już kawałek atmosfery, która będzie owocowała, wystrzeli ta atmosfera w przyszłym tygodniu. Wystawa Jazz Press na górze, okładki w pisma Jazz Press. Jak również będzie wystawa Gruzinki, Pani Róży. Nie chcę nazwiska pomylić Gruzińskiego, bo wystawę zdaje mnie wtedy ze złości, ale pięknie malująca fragmenty minimalne, kawałek ręczki jazzowej, kawałek strunny, kawałek takich subtelnych elementów. Rzadko kto w ten sposób widzi jazzmena, w takim skali mikro, a to jest przepiękne i jest świetną kolorystką dziewczyna. Także zapraszam. No i warsztaty oczywiście na Targowej i zestaw filmów o jazzie, 6 albo 7, już nie pamiętam. Także to jest cała ta nasza infrastruktura, powiedziałbym, jazzowa. A co jest jeszcze w tym wszystkim najpiękniejsze, że mamy patronat marszałka województwa. Jest to pierwszy mazowiecki Jazz Jam. Mazowiecki. W zasadzie nie ma większego festiwalu na Mazowszu jazzowego.